oba zespoły na rozgrzewce wkrótce zagrają w finale Mistrzostw Świata. Wszyscy czekają na ten mecz podekscytowani. Początek transmisji wkrótce. Długi czas oczekiwania, po drodze mnóstwo meczów kwalifikacyjnych. Sensacyjne rozstrzygnięcia, wspaniałe bramki, olbrzymie emocje. Ale w końcu jesteśmy w finale Mistrzostw Świata. Z olbrzymią radością witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Składra Cura zmierzy się z naszą drużyną narodową. Dla większości zawodników obu drużyn dziś jest najważniejszy mecz w ich karierze. Większość piłkarzy nigdy nie zagra w finale Mistrzostw Świata, a oni dziś mają tę okazję. To zaszczyt, ale też olbrzymie nerwy. Muszą o nich zapomnieć, muszą skupić się na tym pucharze, który na nich czeka i który mogą wznieść już za nieco ponad półtorej godziny. Dobra teraz próba technicznego strzału. Ta piłka miała swobodnie wpaść do bramki, ale nic z tego. Zachowanie odpowiedniej czujności przynosi efekt. Błąd Verratti'ego, teraz rywale przy piłce. Niełatwo przewidzieć, który zawodnik zabłyśnie w konkretnym meczu, ale można chyba założyć, że ten gracz ma duże szanse, by dziś poważnie wpłynąć na końcowy wynik. Nie sądzisz? Potrafi przytrzymać piłkę, a potem znaleźć moment, by podać ją w tempo i precyzyjnie. Ktoś o takich predyspozycjach jest niezastąpiony w konstruowaniu akcji ofensywnych i wzbudza niekłamaną zazdrość trenerów drużyn rywali. Arkadiusz Milik. Karol Linetty. Cierpliwie teraz na granicy pola karnego. Szukają luki. Ach, niewiele brakowało, by dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Jorginho. Finał Mistrzostw Świata jest doskonałą okazją do przypomnienia wszystkich historycznych triumfatorów do Mundialu w Rosji włącznie. Triumfatorów wcale nie tak licznych, bo przypomnijmy, że sukces ten odniosło zaledwie 8 reprezentacji. Offside! Szkoda, byłaby szansa. To może być okazja dla reprezentacji Włoch. Słaba centra, bramkarz bez trudu chwyta. Za chwilę wznowią z autu. Verratti. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Lorenzo Insigne z piłką. Chyba już wie, co zrobić. Ten korner daje im szansę na objęcie prowadzenia. Zagranie na klepę, krótko. Insigne teraz przy piłce. I teraz piłka w rękach bramkarza. Marco Verratti. Federico Chiesa. Błąd teraz Włochów. Strata. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans.
wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Nie ma gola. Dalej mamy remis. Trener wyraźnie zawiedziony. W pełni go rozumiemy. Głęboka ta centra z narożnika. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Dużo widzi na boisku, popatrzmy. Przejmują to do grania, ale są pod presją. Muszą wyjaśnić sytuację. Cash. Ależ teraz pięknie zagrana piłka. Popatrzmy. I teraz piłka do Arka Milika. On jest niemożliwy. Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo. W pole karne, głęboko teraz. Obrońca na posterunku, oddala zagrożenie. Piłka wraca do środka. Nie ma dużo miejsca, szuka szansy. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Ładnie teraz górą. Chiesa. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. No i jest szansa na dobrą rzutkę. Ten strzał teraz prosto w bramkarza. Nie miał z tym najmniejszych problemów. Ale też świetnie się ustawił, Tomku. Nie odbierajmy mu tutaj zasług. Statystyki są nieubłagane, Tomku. Ta drużyna po prostu nie stwarza sobie dowodnych sytuacji. Niby uchodziła za faworyta przed meczem, ale zupełnie nam tego nie potwierdza. Moim zdaniem brakuje tutaj dynamiki, entuzjazmu i po prostu waleczności. Ryzykownie, ale skutecznie. Milik. Arkadiusz Milik. Polska w natarciu. Arkadiusz Milik. Ładna parada. Strzał wcale nie należał do najłatwiejszych. Spokojna interwencja. Trzeba było tu pokazać dobre bramkarskie rzemiosło. Będziemy mieli zmianę w zespole biało-czerwonych. Piotr Zieliński z rzutu rożnego. Na luzie teraz broni Donnarumma. I teraz Karol Linetty ze spokojem przejmuje piłkę. Mają okazję na prowadzenie. Obiecująco się to rozwijało, ale zabrakło mu boiska. Zacznie bramkarz.
Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Groźnie było. Dobra interwencja. No cóż, zupełnie nie było teraz presji, a mimo to piłka wychodzi na rzut rożny. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Daleka piłka z rogu. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Podanie do Krzysztofa Piątka. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Nie, tak grać nie można. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Oby skutecznego. Niezły to był strzał, ale jeszcze lepszy był bramkarz. Polacy tracą piłkę. Arkadiusz Milik przy piłce, a bramka rywala coraz... No, ten faul może się skończyć żółtą kartką, bo przerwał tutaj groźny atak. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Zagrywa z wolnego piłkę w pole karne. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Zieliński przyjmuje piłkę. Aj, niemożliwe! Już myślałem, że biało-czerwoni otworzą wynik. Obyśmy nie musieli za długo czekać na kolejną okazję. Barella. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Ale chyba zapeszyłem, bo akcja się posypała. Szkoda tej straty. 10 minut do końca tego meczu. Milik. Patrzę na zegarek. Mecz dobiega końca. Każda bramka będzie na wagę zwycięstwa. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. Podanie otrzymuje Arkadiusz Milik. Co za bramka! I to w takim momencie! Czyżby gol na wagę zwycięstwa! Tak może być. Wystarczy tylko nie dać się w końcówce zaskoczyć rywalom. No wiem, łatwo to powiedzieć. W tej bramce, którą teraz wspólnie oglądamy na powtórce, podoba się zwłaszcza ta siła wykończenia, którą strzał na pewno posiadał. Zupełnie jakby miał rozerwać siatkę. Cieszy się wyraźnie szkoleniowiec. Ten gol oznacza, że mecz układa się zgodnie z planem. Na pewno jednak nie chce, by na tym poprzestali.
zmiana teraz w ekipie Polaków. Prowadzą zatem 1-0. 4 minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. To już naprawdę ostatnia okazja na remis dla Włochów. Są coraz bliżej szesnastki. Marco Verratti pokazuje teraz zmysł defensywny, przejmuje piłkę. To mogła być bramka. I tak! Sędzia gwiżdże po raz ostatni. Proszę tylko spojrzeć na tę radość. Biegali, walczyli, aż wywalczyli. Niektórzy zbyt zmęczeni, by skakać z kolegami, czują w nogach te wszystkie mecze. Spójrzmy teraz na te uśmiechy, posłuchajmy, jak wiwatują kibice. Całkowicie zasłużona radość. Cieszą się razem z rezerwowymi, ze sztabem trenerskim. Ten moment zapamiętają na długo. Przed nimi ten najprzyjemniejszy moment. Tak jak Państwo widzicie, puchar już czeka, a oni już za chwilę go wzniosą. Tak, każdy piłkarz marzy o zdobyciu Mistrzostwa Świata, a oni tego dokonali. Nie posiadają się ze szczęścia. Oglądamy teraz wspaniałe obrazki. Tak, wszystko już gotowe na tę chwilę. Uwaga, kapitan trzyma puchar i tak! To jest ten moment, o którym marzyli. I marzenia dzisiaj spełnili. Brawo panowie! Wielkie gratulacje dla zawodników, ale i dla całej ekipy. To ich wspólny sukces, na który zapracowali długimi przygotowaniami i doskonałymi występami na tych mistrzostwach. Nie zapomną tego na pewno do końca życia. Ależ to jest widok, Jacku. Biegną teraz z trofeum, by pokazać je swoim fanom. Tak, no na pewno bez kibiców tego triumfu by nie było. To dla nich grali, to oni ich wspierali także w najtrudniejszych momentach i teraz chcą im w ten sposób podziękować. To piękny gest i naprawdę piękne chwile, ta wspólna radość. Proszę tylko spojrzeć. I przyszła pora na zdjęcie z trofeum. Pamiątka na całe życie, Jacek. Trudno im się teraz skupić w tym szale radości, ale za dekadę czy dwie powieszą je sobie nad kominkiem i będą czule tę chwilę wspominać. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką.